Łazik Spirit trafił na powierzchni Marsa na dziwne, przypominające kształtem kalafiora kamienie. Naukowcy zauważyli, że podobne ślady na chilijskiej pustyni zostawiają za sobą bakterie. Na ślad dziwnych, przypominających kształtem kalafiora kamieni Łazik Spirit trafił na powierzchni Marsa, w kraterze Gusiew, już w 2007 roku. Samo odkrycie było ciekawe, jednak nie niosło wielkiego przełomu aż do teraz, gdy naukowcy odkryli, że podobne ślady na chilijskiej pustyni zostawiają za sobą bakterie. Pustynia Atacama w Chile ma bardzo unikalny mikroklimat, który chyba jest najbardziej marsjańskim spośród wszystkich miejsc na naszej planecie. To właśnie tak czerwona planeta mogła wyglądać, gdy było na niej cieplej i wilgotniej. A na pustyni tej znaleźć można podobne, krzemionkowe struktury, o których wiemy, że są wynikiem działania mikroorganizmów. Oczywiście nie znaczy to od razu, że te na Marsie również zostały stworzone przez tamtejsze bakterie, ale jest to hipoteza, którą zdecydowanie warto dokładniej zbadać.